Witam Was bardzo serdecznie. Pewnie niejednokrotnie słyszeliście albo spotkaliście się z tym, że by biegać szybciej, trzeba biegać wolniej. Budowanie kondycji i wydolności jest ściśle związane z pracą naszego serca. By serce pracowało wydajniej w sportach, takich jak na przykład bieganie, musimy dać mu odpowiedni bodziec. Ten bodziec nie może być zbyt mocny, dlatego przyjęło się, że osoby początkujące, a nawet ci biegacze bardziej zaawansowani, powinni większość swoich treningów wykonywać w wolniejszym, spokojnym tempie. Jeśli jesteśmy bardzo początkującą osobą, to bieganie nawet w bardzo wolnym, spokojnym tempie będzie dla nas dosyć obciążające i ciężko będzie to przeskoczyć, przynajmniej na początku. Dlatego jedną z najczęstszych metod treningowych są marszobiegi i od tego praktycznie wszyscy zaczynają. Natomiast część osób początkujących nie notuje odpowiedniego progresu, wykorzystując marszobiegi. Co więcej, wykorzystywanie takiego treningu może powodować u nich większe zmęczenie, a ten progres będzie wolniejszy niż metoda, o której za chwilkę opowiem. Slow jogging pewnie nie brzmi dla Was specjalnie zachęcająco, co nie zmienia faktu, że dla wielu z Was będzie świetnym sposobem na to, żeby zbudować wydolność właśnie do biegania. Jest kilka grup, którym szczerze polecam wdrożyć slow jogging już do swojego treningu, bądź też od niego zacząć. Pierwszą z nich są osoby, które chcą zacząć biegać, bądź już miały jakiś kontakt z bieganiem bądź marszobiegami i spotkały się z tym, że ich tętno podczas wysiłku jest bardzo wysokie, na przykład powyżej 170 uderzeń na minutę, mimo wolnego biegu. Takim osobom szczerze polecam zaprzestać bieganie jak na razie i raczej wdrożyć sobie właśnie trucht, tak możemy przetłumaczyć slow jogging, na polski. Druga grupa osób to biegacze, którzy już jakiś czas biegają, ale mimo wszystko bieganie powoduje u nich zbyt duże przemęczenie, nawet to spokojne bieganie, nawet ten trening najbardziej podstawowy na niskim, według nich, tętnie, powoduje u nich przemęczenie, przebodźcowanie, problemy z zasypianiem i po prostu taki trening przebodźcowuje ich organizm. Wtedy lepiej by było jeszcze bardziej zwolnić. Trzecia grupa to osoby w średnim wieku, starsze, bądź też po kontuzjach, którzy chcą wrócić do aktywności, bądź chcą zacząć pierwszy raz w swoim życiu aktywność fizyczną, na przykład jakiś sport wytrzymałościowy, taki jak bieganie, ale wiadomo, nie chcą zacząć biegać, bo to może być dla nich zbyt obciążające, slow jogging będzie świetnym wyjściem. A ostatnia grupa to osoby, które biegają już dosyć długo, nawet kilka lat, ale nie odnotowują żadnego progresu w budowie bazy tlenowej, bazie aerobowej. Czyli nawet na spokojnych rozbieganiach, niezależnie czy to teraz, czy 2, czy 3 lata temu, cały czas biegają na dosyć wysokim tętnie, są zmęczone, nie czują progresu i nie czują, że ich tętno w ogóle zaczyna spadać. Zanim przejdziemy sobie do cech i korzyści slow joggingu, chciałbym poinformować, że partnerem technicznym tego odcinka jest polska marka Rough Radical. To polska marka produkująca odzież nie tylko dla biegaczy, ale także dla osób trenujących, na przykład na siłowni, czy też rekreacyjnie uprawiające różne sporty na dworze. Żeby Was trochę zachęcić do spróbowania slow joggingu, wymienię Wam najważniejsze korzyści, które płyną z jego stosowania. Przede wszystkim obniżenie tętna spoczynkowego oraz poprawa wydolności i tętna podczas wysiłku fizycznego. I to chyba jest logiczne i to jest najlepsze, co da Wam rozpoczęcie i regularne stosowanie slow joggingu. Kolejną rzeczą jest wzmocnienie mięśni łydki, stopy, ścięgna Achillesa. No tak, jak każda aktywność fizyczna będzie wzmacniać Wasze ciało, ścięgna, więzadła, mięśnie. Slow jogging, mimo iż wolny, trucht, bieg, też będzie wpływał pozytywnie na całe Wasze ciało fizycznie. Trzecia rzecz to jest późniejsza poprawa techniki biegu i to jest fakt, ponieważ slow jogging wydaje się czymś banalnie prostym, ale jego również trzeba się nauczyć i niedługo przejdziemy do tego, jak go poprawnie wykonać. A gdy już go poprawnie wykonacie, zauważycie, że później, gdy będziecie biegać coraz szybciej, Wasza technika biegu też będzie coraz lepsza, ponieważ slow jogging to jest naprawdę bardzo poprawna technika lądowania, odbicia i poruszania się z większą prędkością. Po czwarte, niskie obciążenie treningowe, nie powodujące nadmiernego przemęczenia, które przekłada się na funkcjonowanie w ciągu dnia. Czyli mówiąc w skrócie, jest to na tyle nieobciążająca silnie aktywność fizyczna, że osoby, które właśnie miały problem z przebodźcowaniem, przemęczeniem, problemy ze snem, mogą go spokojnie uprawiać i dzięki niemu nawet wyciszą się bardziej niż zmęczą. Slow jogging możemy przetłumaczyć jako trucht, ale spokojnie. Wiecie, że slow jogging to tak naprawdę zakres prędkości tempa między 6:30 a 8 minut? Oznacza to w skrócie, że 6:30 to tak naprawdę już jest dosyć wolny, ale mimo wszystko bieg. I przyznam, że jak ja parę lat temu zaczynałem budować swoją bazę tlenową, zaczynałem trenować bieganie, to musiałem cofnąć, włożyć swoje ego do kieszeni
i biegać na spokojnych rozbieganiach, na biegu spokojnym w tempie nawet 6,50. No i robiłem to przez dobrych kilka tygodni, żeby moja baza tlenowa i moje prędkości wzrosły. Słuchajcie, slow jogging to jest naprawdę mega niski próg wejścia, bo tak naprawdę nie potrzebujecie żadnych specjalnych butów do biegania o bardzo dużej amortyzacji. Oczywiście buty do biegania jak najbardziej są przydatne i mogą Wam się przydać, jeżeli będziecie uprawiać go po twardych nawierzchniach po asfalcie. Ważniejsze oczywiście mimo wszystko będzie ubiór, czyli dostosowanie Waszego stroju do warunków pogodowych. Natomiast wystarczą Wam naprawdę podstawowe buty sportowe. Fajnie jakby były to buty biegowe o jakiejś średniej amortyzacji, tak żeby poprawić Wasz komfort poruszania się po twardym. Można go robić po każdym rodzaju podłoża. Tak, można go robić jak najbardziej po asfalcie, po kostce, po twardej nawierzchni. Nic Wam się tak naprawdę nie stanie. Ten sposób poruszania przy przyzwoicie amortyzowanych butach albo nawet z taką mega podstawową amortyzacją będzie bezpieczny dla każdego w każdym wieku. Co ciekawe, można go wykonywać właściwie codziennie po 20 minut. Jeżeli traktujecie go jako element higieny Waszego życia i zdrowia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdego dnia wychodzić na 20 minut slow joggingu, ale jeżeli traktujecie go jako podstawę albo element budowy bazy aerobowej, to podszedłbym do tego troszkę inaczej. Jeżeli chcecie wykorzystać go jako element do późniejszych korzyści sportowych, to ja tak naprawdę robiłbym go albo co drugi dzień, albo 3-4 razy w tygodniu maksymalnie, zaczynając właśnie od 20 minut i budując tydzień w tydzień Waszą bazę, czyli zwiększając czas z 20 minut z czasem do 22, 4, 5, 30 minut, aż dojdziecie tak naprawdę do 3 treningów po 45-60 minut, czyli plus minus fajnie by było, gdyby Wasza tygodniowa objętość slow joggingu osiągała między 2,5 godziny a 3 godziny. No dobrze, ale jak wykonać ten slow jogging? Przejdźmy na dwór, pokażę Wam. Przede wszystkim technika biegania slow to poprawne lądowanie na przedniej części stopy, co w ogóle nie oznacza, że pięta nie może dotknąć podłoża. Lądujemy na przedniej części, ale później cała stopa naturalnie opada na podłoże. Podczas poruszania się nie wyciągamy nogi przed siebie, a unosimy je do góry. Angażujemy dwugłowy oraz czworogłowy mięsień uda. Można powiedzieć, że w tym samym stopniu. Robimy dużo małych kroczków. Dzięki temu nasza kadencja biegu, ilość kroków podczas poruszania się może wynieść nawet 180 kroków. Bardziej chodzi o to, że duża ilość małych kroków będzie zdrowsza, bezpieczniejsza i również będzie wpływać pozytywnie na Wasz poziom sportowy. Bardzo ważną kwestią jest wyprostowana sylwetka, nie garbimy się, nie pochylamy się nadmiernie do przodu bądź do tyłu. Jest to na tyle spokojny rodzaj biegu, że tak naprawdę nasza sylwetka może być cały czas w miarę wyprostowana. Ważne jest też ustawienie ramion. Są blisko ciała, naturalnie pracują wraz z rytmem kroków, ale nie bujają się silnie na boki. To nie jest jednak jeszcze bieganie, więc praca ramion jest dosyć mała. Trzymamy je raczej blisko ciała, ale mimo wszystko są włączone do pracy i musimy mieć nad nimi kontrolę. Tak jak powiedziałem na początku, zaczynamy powoli po to, by przyspieszyć. Skupmy się na spokojnym oddychaniu nosem. Ta prędkość ma być naprawdę spokojna i jeżeli biegamy z zegarkiem z pulsometrem, to zwracajmy uwagę na tętno. Gwarantuję, że jeżeli wcześniej biegaliście, robiliście marszobiegi, to tętno było naprawdę bardzo wysokie, to podczas slow joggingu będzie znacznie, znacznie niższe. A po całym procesie slow joggingu, po całym jednym takim treningu, nie będziecie czuć się zmęczeni. Będziecie czuć satysfakcję wyjścia na dwór i zrobienia coś ze sobą, jak takiego, można powiedzieć, po takim szybszym spacerze, ale nie będzie to negatywnie wpływało na resztę Waszego dnia, a Wasze ciało będzie mimo wszystko wypoczęte. I to jest bardzo ważne. Mimo wszystko będziecie robić progres. Nie czujecie dużego zmęczenia, nie czujecie ogromnego bodźca, ale uwierzcie mi, bardzo Wam to pomoże. Także trzymam kciuki, także dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć!